Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym Ci przedstawić 7 zdań, które chciałbym przeczytać dużo wcześniej. Niestety nie przeczytałem i jest jak jest, ale Ty możesz poznać to wcześniej niż ja, więc może jednak zdążysz. Zmienić czy bardziej wpłynąć na swoje życie. Zresztą, nie będę się oszukiwał, kilka z tych rzeczy dalej próbuję wdrożyć i dalej mi nie wychodzi? Nie, wychodzi mi coraz bardziej. Po prostu, jeżeli mamy pewną świadomość pewnych problemów, jakie występują, i przyjmiemy to do wiadomości, że. Mamy te problemy, a nie będziemy negować świata, no to mamy szansę z nimi coś zrobić i to poprawić. A w ten sposób także poprawić swoje życie. A więc wystarczy wstępu. Zapraszam do oglądania. Nasze zdanie, jakie chciałbym przedstawić, jest następujące. Życie jest za krótkie, żeby być nieszczęśliwym 5 dni w tygodniu. Co to w praktyce oznacza? Co to oznacza dla Ciebie? Zauważ, że ja ostatnio, akurat nie bardzo słucham radia, telewizję też odstawiłem. Dzięki temu czuję się dużo lepiej, ale jeszcze nie tak dawno, jak na przykład słuchałem stacji RMFFM. Było mnóstwo audycji, byle do piątku, już weekend, już za chwilę weekend, i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że inne stacje czy stacje telewizyjne robią coś podobnego. Piątek, piąteczek, piątunio i wiele innych takich rzeczy. Czyli co? Tak naprawdę pięć dni w tygodniu ciężko tyramy, aby w sobotę, niedzielę się znieczulić, co? Czy odpocząć? No, czy naprawdę tak chcesz, aby wyglądało Twoje życie? Przez pięć dni masz się męczyć, byleby potem dwa dni poimprezować, a w poniedziałek już na totalnym kacu przychodzić do pracy? Czy totalnym niewyspaniu? Tak dużo ludzi żyje. Tutaj przypomina mi się swojego czasu taki film w podlubieckiej miejscowości Trawniki. Była taka dyskoteka. To było kilka lat temu, już tej dyskoteki nie ma. Tam było, był taki moment, kiedy takich dużo było tworzonych dyskotek w byłych kurnikach, chlewikach. Po prostu kury się wyrzucało, chlew się, yy, świnie wyrzucało. To się jakoś tylko tam odmalowało jako tako. Wstawiło się odpowiednie tam światełka kolorowe, odpowiednie nagłośnienie i w ten sposób powstawała dyskoteka. Często jeszcze ten smród było czuć, ale jakoś tam właściciele odpowiednio o to zadbali. Często była betonowa posadzka. Tutaj sam miałem doświadczenia grania na różnych imprezach. Zdarzało mi się też parę razy zagrać na tego typu zabawach wiejskich, i to wyglądało w ten sposób, że Peosadzka betonowa była z takiego betonu, że muzycy między sobą nabijali się, że właściwie dymów nie ma sensu puszczać na tej sali, bo jak ludzie zaczynają tańczyć, to jest taki pył, że i tak nic nie widać, świetnie te światła chodzą. No bo generalnie dym jest po to, żeby fajniej wyglądały światła. Super wtedy to wygląda, bo widać te wiązki świateł ruszające się i tak dalej. To super naprawdę efekt. No, ale do tego jest potrzebny najczęściej dym. Nie mówię, żeby bardzo, ale tam troszkę tej mgły e, zapuszcza się. To jest tej fog machine, tak? Maszyna do mgły. Lekka mgła i zupełnie inaczej te światła wyglądają. Bardzo fajny efekt. Generalnie, y, telewizja zrobiła taki wywiad z człowiekiem właśnie Strawnik, z, z młodym chłopakiem, który mówił, że właściwie Cały tydzień czeka tylko na ten piątek wieczór, kiedy będzie dyskoteka. Jego życie zupełnie nie ma sensu, nie ma żadnego celu w życiu, nic mu się nie chce. Cały tydzień no, jakoś tam wegetuje, byleby tylko dotrwać do piątku. Popatrz, czy twoje życie podobnie nie wygląda. Czy nie jest tak, że tylko czekasz na te weekendy. Tak nie powinno być. Męczysz się przez pięć dni, żeby cieszyć się tylko przez dwa. To coś jest nie do końca z twoim życiem, jeżeli tak się dzieje. Prawdopodobnie należysz do grona też tych ludzi, których bardzo będzie kochał ZUS, czyli ludzi, którzy nie mają planu, co będzie, jak dożyją wieku emerytalnego i przejdą na emeryturę. Oczywiście, najlepsi klienci ZUS-u tutaj, zgodnie ze starym dowcipem jeszcze z czasów PRL-u, wesprzyj partię czynem, umierając przed terminem. Więc tutaj. Tutaj niestety, może to zabrzmi brutalnie, i za chwilę wyłączysz ten film, żeby nie słuchać tego dalej. Trudno, twój problem. Powiem to wprost. Jeżeli nie masz planu na, swojego, na swoje życie, nie masz planu, co będziesz robić na emeryturze i tak naprawdę oczekujesz tego piątku, bo pięć dni w tygodniu jest przerąbane, a te dwa dni są fajne, to naprawdę coś jest w twoim życiu nie tak. Warto się zastanowić nad tym, czy na pewno takiego życia oczekiwałeś, oczekiwałaś, czy na pewno tak chcesz. Ja rozumiem, że wtedy się sprężamy i pracujemy, ale to nie znaczy, że to musimy traktować jako katorgę, jeżeli Twoja praca jest katorgą, męką, niewolnictwem i tak dalej. To coś musisz z tym zrobić. To nie jest dobrze. Musisz nad tym pomyśleć. Kolejny punkt, o którym postanowiłem wspomnieć, zdanie, które Żałuję, że nie miałem okazji wcześniej usłyszeć, to nie oczekuj szczerości od ludzi, którzy okłamują sami siebie. Bardzo dużo ludzi żyje w kłamstwie i lubi takie życie. Może często po prostu nie wyobraża sobie innego, ale zaręczam Ci, niejednokrotnie sam się w życiu przekonałem, że jeżeli próbowałem kłamać, to bardzo źle na tym wychodziłem. Już pominę to, że to kłamstwo się udało czy nie, to zwykle źle się potem czułem. Bo często kłamstwo nakłada się na kolejne kłamstwo. To w pewnym momencie się zaczyna kumulować, w pewnym momencie już zaczynasz tracić kontrolę nad tym, co tak naprawdę robisz. Co jest kłamstwem, a co jest rzeczywistością? To jest najgorsza sytuacja, bo w pewnym momencie wywracasz się o własne nogi. To często mają nasi politycy. Tak potrafią nakłamać, że już sami nie wiedzą, co powiedzieli. To jest fatalna sytuacja. Fatalna sytuacja, jeżeli dotyczy to Twojego życia. Chyba, że jesteś politykiem, no to. Jeżeli tutaj polityka jest na poziomie szmaty od podłogi, i taką szmatą jest polityk, no, to, no to, to ja już nic tu więcej, nic dodać, nic ująć. Ale na co dzień, jeżeli nie jesteś politykiem, co wymaga może takich poświęceń, to chyba nie musisz tak żyć. Możesz żyć dużo lepiej. Więc czego tego nie robisz? Kolejny punkt, o którym warto wspomnieć: jak łatwo cię sprowokować, to łatwo cię kontrolować. Jeżeli tak właśnie jest, że łatwo cię sprowokować, to znaczy, że jesteś bardzo podatny, podatna na wpływ innych ludzi. A to oznacza łatwą kontrolę nad swoją osobą. Czy tak rzeczywiście jest? Czy są rzeczy, które, jeżeli zostaną powiedziane, to z automatu spowodują twoje oburzenie? Dasz się tak łatwo obrazić? Pomyśl nad tym. Czy można cię w prosty sposób ukuć? Tutaj ciekawą sceną jest. Chociażby scena z filmu Milczenie Owiec, kiedy agentka FBI czy CIA, już nieważne, staje przed wielokrotnym mordercą, Hannibalem Lekterem, i on zaczyna kontrolować jej umysł. Próbuje przynajmniej. Próbuje to robić. Próbuje na nią wpływać. Zobacz, czy jakie sztuczki manipulacyjne tutaj stosuje wobec niej? Czy daje się ona sprowokować? Czy sprawia mu przyjemność to, że znalazł niezłego przeciwnika? Nie jest tak łatwo ją obrazić. Wyjeżdżanie z tekstami małomiasteczkowa. Kobieta, pełna kompleksów, i tak dalej. Mimo wszystko to ją nie rusza. Czy ciebie łatwo sprowokować? Udało Ci się kiedyś na ten temat trochę pomyśleć? Zobacz. Kolejne zdanie, o którym warto wspomnieć. Nigdy nie będziesz wyglądać dobrze, sprawiając, że inni wyglądają źle. To czasami nasze takie wybielanie się w oczach przełożonego. Popatrz, o tamten zrobił źle, tamten zrobił źle. Widzisz, jak oni kiepsko pracują. I co, na tym tle? Ty wyglądasz dużo lepiej. Na pewno. Czy w ten sposób w oczach przełożonego uważasz, że zabłyśniesz? Na pewno to jest takie fajne. Już tam pominę wyciąganie wy wy tych wad swoich współpracowników, swoich koleżanek, swoich kolegów. Czasem trzeba takiego napiętnowania, takiego kopa, żeby oni ruszyli się i zaczęli coś robić. Ale jeżeli to jest główny Twój pomysł na budowę swojej pozycji, no to chyba nie jest on najlepszy. I to tak bardzo delikatnie mówiąc. Kolejne bardzo istotne zdanie. Nie przejmuj się krytyką ludzi, na których Ci nie zależy. Tutaj często. Byle krytyka potrafi niektórych ruszyć. Tutaj jest ciekawe powiedzenie: Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Bądźmy silni w tym, co robimy. Pewni. Wtedy nie jest tak łatwo nas krytyką zbić. Popatrz, nie tak dawno spotkałem się z krytyką, że na filmach. Moja lewa ręka gorzej działa. No to trudno. Nie będę się tym przejmował. Kilka lat temu przechodziłem przez przejście dla pieszych na zielonych światłach i potrącił mnie trolejbus, to taki autobus na prąd, jeżdżą takie po Lublinie, potrącił mnie ten trolejbus i uszkodził mi wszystkie żebra z tej strony i... Lewy bark. Nie mam władnej tej ręki odpowiednio. Czy mam się przejąć w tym, że. No bo człowieku, Twoje filmy kiepsko wyglądają, bo ta lewa ręka jakoś dziwnie naturalnie ty łokieć podnosisz. No to podnoszę. Przeszkadza ci to? No to nie musisz tego oglądać. Możesz sobie tam włączyć, nie wiem, rybki, jak w tym momencie pływają, albo zupełnie jakiś inny ekran. Możesz w tym, w tym czasie. Wyglądaj za okno, a mnie po prostu posłuchać. A możesz w ogóle nie oglądać tego filmu, jeżeli ci to nie odpowiada. No trudno. Robię to, by podzielić się z kimś wiedzą, pomysłami, jak uzyskać lepsze życie. Ale to nie są filmy dla każdego. Już dawno wyleczyłem się z tego, że mogę robić coś dla wszystkich. Nie, jednym będzie to odpowiadać, innym nie. Jeżeli komuś nie odpowiada, to jest jego problem. Widzisz? W ten sposób podchodzę do tego. Czy ty potrafisz tak samo? Czy byle krytyka spowoduje to, że zdecydujesz się załamać, nie robić czegoś? Czy tak naprawdę to jest ciekawe czy tak naprawdę krytyka nie dorzuca Takiego punktu kolejnego do całej piramidki tych rzeczy, które udało Ci się wymyślić, aby czegoś nie robić. Nie jest tak? Pomyśl o tym. Widzisz, przed chwilą opowiadałem Ci troszkę o sobie, o swoim życiu. A tutaj właśnie chciałbym ci przedstawić kolejny punkt. Brzmi on: Zachowaj wyjaśnienia dla tych, którzy naprawdę chcą cię poznać. Widzisz, jeżeli chciałeś, chciałaś mnie poznać bardziej, to miałaś okazję. Dla tych co nie chcieli tego zrobić, a pewno już dawno wyłączyli ten film. I trudno. Popatrz, jak odnieść to do swojego życia. Czasami jest coś takiego, że jeszcze stosuje się takie powiedzenie: Winni się tłumaczą, tylko winni się tłumaczą. Czyli po prostu krocz przez życie robiąc swoje. Rób swoje. Nie zastanawiaj się cały czas, a co powiedzą inni, a co pomyślą inni. To jest ich problem, co oni sobie pomyślą. Obierz sobie cel, drogę i podążaj nią. To jest tak, jak czasem mówi Aleks Barszczewski. Mnie lubi tylko 5% ludzi. 5%? No dobra. Ale 5%, a na planecie Ziemi jest 7 miliardów ludzi. To 5% z jednego miliarda, to ile to będzie? A z siedmiu miliardów? Popatrz, to jest naprawdę potężna rzesza ludzi, i oni mogą cię lubić. Nie wystarczy ci tyle? No pomyśl, to naprawdę jest mnóstwo ludzi. Ja jestem w stanie się założyć, że nawet nie zdążysz się przez swoje życie ze wszystkimi nimi przywitać. A oni cię będą lubić. Hmm? I jak to jest? Więc naprawdę czasami przejmujemy się rzeczami, którymi tak naprawdę nie powinniśmy się zupełnie przejmować. Czasami. Wrzuć na los. Rób na my swoje po prostu. Ostatnie zdanie. Z tych siedmiu, które chciałem przedstawić, brzmi następująco: Obecne trudności kiedyś będą Twoją siłą. Czy widzisz, jak to wygląda? To, że teraz jest ciężko, to, że teraz jest trudno, wcale nie oznacza, że tak będzie zawsze. To po pierwsze. A po drugie, przyzwyczajasz się do tego, do pokonywania trudności. Uczysz się pewnych rzeczy, jak unikać pewnych błędów. Całe życie człowiek się uczy. Później już nie będziesz popełniać tych błędów. No, chyba, że ta lekcja cię niczego nie nauczyła, no to dostaniesz ją kolejny raz. Popatrz, niektórzy, niektóre lekcje przerabiają po ileś razy, i dalej do nich nie dociera, co robią źle. A dostają znowu lekcje od życia. Tą samą do przerobienia, a oni dalej uparcie nie. Porażki potraktuj jako wskazówki od życia, jak powinno wyglądać to Twoje życie, w którym kierunku powinno podążać, jak powinno wyglądać. Podsumowując nasze 7 zdań, które chciałbym usłyszeć wcześniej, których, dzięki których moje życie mogłoby rzeczywiście inaczej wyglądać. Twoje w każdym razie cały czas może inaczej wyglądać. Podsumowując to wszystko, dzisiaj znowu podrzucam Ci kolejny temat, tak jak już w kilku filmach poprzednich. Do takich przemyśleń, do zastanowienia się nad tym, jak Twoje życie mogłoby wyglądać. Co robić, aby było lepsze, fajniejsze, dużo ciekawsze życie pełne życia. Tutaj znowu od Aleksa Barszewskiego zapożyczyłem jego slogan. No, swoją drogą naprawdę polecam to, co Alex robi. W swojej klinice negocjacji. Naprawdę serdecznie polecam. Jest naprawdę świetny gość. Warto zajrzeć. Na dzisiaj to już wszystko. Był odcinek, była reklama. Teraz już czas, niestety, na to, żeby się powoli żegnać. Jeżeli uważasz, że film jest warty tego, aby pokazać go innym, nie krępuj się udostępnij go. Z, oglądając go na komórce, wystarczy, że przyciśniesz przycisku Dostępnij i możesz wysłać na przykład SMS-em na komputerze, możesz wysyłać mailem, wkleić na swojego Facebooka, jakichś innych tam komunikatorów korzystać internetowych. W każdym razie podziel się. Tak jak podziel się posiłkiem, tutaj podziel się swoją wiedzą. Wiedzą, którą... Dostajesz ode mnie, pokaż ją dalej, niech świat się o tym dowie. Często ludzie są zdołowani, nie wiedzą, w którym kierunku pójść. Takie odcinki, jak ten robię w tym kierunku, aby ludzi inspirować, żeby pokazywać im pewną drogę, żeby pokazywać im, co mogliby zmienić. Czasami to są drobne zmiany, a mogą stanowczo zmienić czyjeś życie. Więc. Nie żałuj znajomym udostępniania fajnych materiałów. Takich materiałów, jak staram się w miarę tworzyć. Także proszę cię udostępniaj, podawaj dalej. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu. Będę się starał robić coraz lepsze filmy. Mam nadzieję, że zauważasz, że są coraz lepsze. Jak nie, to zobacz na moje pierwsze tragedia. W każdym razie staram się robić coraz to lepiej, coraz fajniej. Myślę, że coraz ciekawiej, staram się szukać fajnych, ciekawych tematów. Także zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Pozdrawiam.